Kolejny dzień, niestety taki sam jak poprzednie, ale dzisiaj porozmawiamy o czymś zupełnie innym. No siema. No dzisiaj nie będzie gadania o programowaniu, bo nie będzie, ile można gadać o tym samym. Dzisiaj taka mała rocznica jest, to znaczy rocznica, 550 wpis i ponad 100, które są na YouTubie. A czekajcie, zapomniałem o jednej rzeczy. No, to teraz mnie widzicie. Właściwie nie wiem, czemu zdecydowałem się to robić. W każdym razie nie wiem też, czy będę robił to codziennie, bo nie wiem, czy mi się będzie chciało, a na pewno nie będzie się to działo w momencie, w którym będę nagrywał z mojego mobilnego studia nagraniowego, czyli po prostu przez ten oto piękny dyktafon, który bym wam pokazał, gdybym go znalazł. O, patrzcie, jakie piękne cudo. Małe, poręczne, sprawdza się. W każdym razie, pomyślałem sobie, że od czasu do czasu robię różne zmiany, więc może i zmieniłbym coś w tym formacie, bo było najpierw pisane, potem było nagrywane i w gruncie rzeczy tak planowałem, żeby też pokazywać swoją mordę. Może też pokazywać coś w ramach daily vlogów, ale po prostu nie wiem, czy mi się będzie chciało, więc poczekamy, zobaczymy. Na razie spróbuję utrzymać tą koncepcję, że będziecie sobie po prostu mnie obserwować, bo zobaczcie, jaki śliczny jestem. Dobra, nieważne. W każdym razie, co do planów na resztę tego tygodnia. W niedzielę będzie recenzja na szybko, ze względu na to, że zrobienie filmu z Jarosławem Boberkiem i całą resztą było mocno drenujące i w gruncie rzeczy nie chce mi się robić nic innego. To będzie taka krótka forma. Dodatkowo jeszcze nic nie napisałem, więc... A jutro mam zrobić nagrywki do tego, a nie mam nawet scenariusza. Na szczęście ten format pisze się bardzo szybko, więc mam nadzieję, że uda się. Bo jak się nie uda, to najwyżej w niedzielę będzie bez filmu, albo znowu zrobię to na odpierdol. A tego byśmy nie chcieli. Co do mojej roboty... No już nie chce mi się gadać, po prostu... Poszło to w jakimś stopniu do przodu. Mam nadzieję, że pójdzie dalej do przodu. I że w końcu to zrobię, bo już mam serdecznie dość. Zatem... Czekajcie kolejnych moich filmów. Mam nadzieję, że to, co widzicie dzisiaj, zobaczycie też jutro i zobaczycie też w kolejnych dniach. Zatem to tyle ode mnie w tą... No, już prawie... I pomyliłem się. No. Pomyliłem się. W pierwszym filmie, który chciałem nagrać longiem, pomyliłem się. Zatem to tyle ode mnie w ten prawie programistyczny czwartek. Do następnego. Link do tego, o czym pisałem rok temu, jak również wszystkie inne, o których potencjalnie wspominałem wcześniej, znajdziecie w opisie pod filmem. Jeżeli interesuje Was więcej treści ode mnie, to zapraszam do zasubskrybowania mojego kanału. Nie wstydźcie się. Wiem, że tego chcecie.